To jak powiedzieć, że jestem wysokim blondynem? Kaczyński drwi z rządu. Powiedzieć coś dobrego o przyszłorocznym budżecie, to jak powiedzieć, że ja jestem wysokim blondynem, powiedział w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński, proszony przez dziennikarzy o ocenę projektu ustawy budżetowej na 2025 rok. Prace nad tą ustawą będą toczyć się na rozpoczętym w środę posiedzeniu Sejmu. Kaczyński drwi z budżetu. To jakby powiedzieć, że jestem wysokim blondynem. Sejm ma przystąpić do pierwszego czytania rządowego projektu ustawy budżetowej oraz projektu tzw. ustawy okołobudżetowej w czwartek po południu. Powiedzieć coś dobrego o przyszłorocznym budżecie, to jak powiedzieć, że ja jestem wysokim blondynem, powiedział Kaczyński dziennikarzom w Sejmie. Projekt budżetu na 2025 rok, po przyjęciu poprawek, zakłada, że dochody budżetu wyniosą prawie 632,85 miliarda złotych, wydatki niespełna 921,62 miliarda złotych, a deficyt ma wynieść maksymalnie 288,77 miliarda złotych. Ponadto projekt zakłada m.in. 7% wzrost płac, 5%. Podwyżki dla budżetówki, 3,9% wzrost gospodarczy i 5% inflację. Wydatki na obronność mają sięgnąć 4,7% przewidywanego PKB. Rządowy projekt budżetu na 2025 rok. W projekcie zaplanowano m.in. 124,3 miliarda złotych na obronę narodową. Łącznie z wydatkami Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych w przyszłym roku wydatki na obronę narodową sięgną 186,6 miliarda złotych, czyli będą o 28,6 miliarda złotych większe niż planowano na ten rok. Oznacza to, że w 2025 roku wydatki na wojsko wyniosą 4,7% PKB. Na ochronę zdrowia, łącznie z NFZ, zaplanowano 221,7 miliarda złotych, co oznacza wzrost wydatków o blisko 31 miliardów złotych. Poza tym 8,4 miliarda złotych trafi na program Aktywny Rodzic, na program Rodzina 800+, 62,8 miliarda złotych, a 3,2 miliarda złotych na rentę wdowią. Na 13 i 14 emeryturę zostanie przeznaczonych 31,5 miliarda złotych, a 24,2 miliarda złotych trafi na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Bliski zaufany Kaczyńskiego straci stanowisko? Jest wniosek. Naruszenie zakazu. Z kolei projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej, zakłada m.in., że od 1 stycznia przyszłego roku o 5% wzrośnie średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących. Dzięki temu rozwiązaniu otrzymają oni taką samą podwyżkę, jak pozostali nauczyciele.